Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, tak bardzo was kocham. Prowadzę was zwłaszcza tych najmniejszych i pokornych, aby nie byli dalej pociągani ku błędom. To pokolenie jest teraz w czasach ostatecznych zapowiedzianych przeze mnie. Chaos opanował moje dzieci z powodu braku znajomości istoty mojego poddania się na krzyżu. Nie przyszedłem na świat, aby być podziwianym, ale aby być powodem istnienia człowieka. Nie jestem Bogiem biernym, ale Bogiem, który nie odpoczywa. Jestem zawsze czujny, broniąc dusz, które są moją własnością, zanim któreś z moich ludzkich stworzeń, z powodu życia swoim ludzkim ego, stanie się apostatą w wierze, aby osiągnąć wiarygodność i zapewnić sobie akceptację ze strony braci. Zapraszam was do życia w mojej miłości, abyście nie trwali pośród tak wielkiego zepsucia i nie ulegali mu. Wy, moje dzieci, walczycie ze światem i jego machinacjami, ale musicie zawsze mieć pewność, że ja was nie opuszczam. To się nazywa wiara. Nie mogę pominąć faktu, że człowiek stracił szacunek do daru życia. Nie boi się wyrządzić krzywdy bratu. Nie boi się dokonać zamachu na niewinnych. Nie boi się stracić duszy, gdy wierzy, że miejsce wiecznego potępienia nie istnieje, zapierając się mnie, usuwając mnie ze swojego życia i zapominając, że odkupiłem go na krzyżu. Fałszywe ideologie wdzierają się na ziemię, aby oddzielić was ode mnie i nie obawiają się mnie obrazić, bo ja milczałem. Ale jak w przeszłości innych pokoleń, przyjdę, gdy najmniej będą się mnie spodziewać. W tej chwili wróg duszy przeniknął zawziętością w człowieka, zapomnieli, że wrócę i stalowym prętem dosielę tych, którzy na to zasługują. Człowiek chodzi pusty, dając wolną wolę, tak bardzo, że diabeł pozwala człowiekowi działać na własną rękę, aby czynić zło. Diabeł patrzy z radością na ludzkość i podburza ją do odłączenia się ode mnie. Z powodu braku pokory nie słuchają mnie, ani nie zobaczą mojego oblicza, które będzie ukryte przed tymi, którzy nadal żyją w niewiedzy o mojej miłości z własnej woli i nadal świadomie prowadzą z wielką zdolnością swoich braci, aby mnie ignorowali. Z bólem widzę niektórych moich wybranych, którzy mnie ignorują, nie modlą się, kierują sobą, ciągnąc za sobą duchowych analfabetów, ignorantów. Z bólem widzę, jak prości są prowadzeni na złą drogę, czyli drogę do grzechu. Zło nie istnieje dla niektórych moich ulubionych dzieci, odwołujących się do mojego miłosierdzia, a tym samym zanurzających moje dzieci w ciągłym grzechu. Sodoma i Gomora doświadczyły Bożej sprawiedliwości, dlaczego to pokolenie ma być nagrodzone, skoro żyje w nadmiarze grzechu? Człowiek nie traktuje moich słów poważnie, odkłada je na bok, wiedząc, że nie wypowiadam słowa bez jego spełnienia. Moje dzieci pozwoliły, aby trucizna diabła i jego legionów zdominowała je do granic możliwości, niosąc w swoich szponach łup dusz do piekła. Wrogowie mojego ludu, zwycięstwo nie będzie wasze, nie myślcie, że bierzecie to, co moje. Wrogowie mojego ludu, traktujecie moje dzieci z wielkim wynaturzeniem, tych, którzy się mnie nie wypierają, tych, którzy wzywają mnie w ostatniej chwili. Siła broni nie ukradnie duszy, która należy do mnie. Człowiek zapomniał, że głównym składnikiem tego, kto jest moim dzieckiem, jest moja miłość. Trwając przy sercu z kamienia, człowiek przepędza z chwili na chwilę łagodność i dobroć, które muszą posiadać ci, którzy są moimi, aby przynosić owoce w obfitości.
ludzkie nieszczęścia zanieczyszcza suchość i słabość myśli i rozumowania, widząc w ciemnościach grzechu fałszywą nadzieję, motywowaną niemożnością wyboru i przyzwyczajeniem do podążania za masami. Złe używanie rozumu stało się nawykiem, odsuwając na bok jego prawdziwą i prostą funkcję, w konsekwencji człowiek widzi to, co nie jest rzeczywistością, jako rzeczywistość, a fałsz jako nadzieję. Biada człowiekowi dumnemu, który nie patrzy na siebie i który pozostaje chodząc we własnej arogancji. On nie idzie, ale wlecze się. Z powodu tej kruchości przekształconej w ignorancję, człowiek nie widzi, że ta chwila nie jest taka jak inne, ale jest raczej chwilą decydującą. Bezpieczeństwo człowieka opiera się na pieniądzu, a pieniądz zaraz upadnie i nic go nie powstrzyma. Upadnie Bóg pieniądza, w którego ludzie pokładają swoją wiarę, sięgającą nawet hierarchii mojego kościoła. Nie jestem Bogiem luksusu ani złota, jestem ubogim z Nazaretu, który niósł krzyż wszystkich ludzi, zawierający w sobie nieszczęścia związane z rezygnacją z ubóstwa tych, którzy służą mi na ołtarzu, tych, którzy w tych chwilach muszą bronić mojego ludu. Ziemia zadrży w obliczu tak wielu czynów przeciwnych mnie, a i tak nie będziecie o mnie pamiętać. Nieokiełznane szaleństwo skłoniło człowieka do przejęcia demonicznych czynów i ich realizacji, podczas gdy demony z radością korzystają z ludzkich czynów skażonych złem. Powietrze wypełni się pyłem, który pozostawi człowieka bez skóry, a wielcy mocarze w swoich jaskiniach będą uważać, że nie są skażeni, ignorując potęgę tego, co sami stworzyli. Biedna ludzkość, jak bardzo będziecie cierpieć. Dzieci, utrzymujcie moją miłość obecną, żywą i bijącą w oczekiwaniu, które nie rozpacza, z zapewnieniem o mojej pomocy. Ześlę moje słowo w ustach mojego syna dziecka, abyście zrozumieli, że moje słowo się nie zmienia, a kto je zmienia, działa przeciwko mojej woli. To są chwile, nie wolno wam czekać na innych. Nie opuszczam mojego ludu, ani tego, który cierpi z mojego powodu, ani tego, który z odwagą głosi moje słowo. Wybieram moje narzędzia i objawiam im moje słowo, nie po to, aby milczeli, ale aby ostrzegali swoich braci i siostry. Ukochani, zaczynają się pojawiać największe nieszczęścia, moje dzieci będą niewolnikami kaprysów heretyków, a kościoły zostaną zamknięte, aby uniemożliwić im adorację mnie. Nie zapominajcie, że ja żyję we wnętrzu każdego z was, samotność nie jest źródłem mojej wierności, a ja idę krok w krok z wami. Aby prześladowcy mojego ludu i ci, którzy nazywają się moimi dziećmi, bali się wiary mojej obecności w każdym z was, ponieważ przyjdę wkrótce z żelazną ręką, aby uratować mój lud z wielką mocą i majestatem, z moimi legionami zadrży cała ziemia. Nadejdzie moje drugie przyjście. Ziemia będzie pogrążona w ciemności nigdy wcześniej niewidzianej, ciemności duszy, myśli, sumienia i wszędzie tam, gdzie zagnieździ się zło. Dzieci, nadal czyńcie dobro, módlcie się, przyjmujcie mnie w Eucharystii, sakramencie Bożej miłości, nie obrażajcie mnie, przeciwnie, pokutujcie. Nie słabnijcie, nabierajcie sił i głoście w porę i nie w porę, bez lęku, naprzód bez wstydu wyznawajcie wiarę w moje królowanie, ono nie ma końca. Nie dziwcie się, że ci, którzy mnie nie kochają, czynią postępy, wkrótce podniosę rękę przeciwko prześladowcom i uciszę ich, moja ręka spadnie na nich. Umiłowani moi, wy jesteście moją trzodą, w której ja pozostaję i za wolą moją nie opuszczę was. Jestem najwierniejszy i jako tacy nie będziecie sami, ześlę błogosławieństwo z góry, moja pomoc przyjdzie jaśniejąc niewinnością dziecka w waszych duszach,
ale z moją prawdą z ogniem w ustach, niszcząc potężnych ciemiężycieli. Nigdy nie będziecie sami, moja świętość będzie szła ramię w ramię z moją matką. Dzieci, nie wszystko będzie klęską, jeśli ja zamieszkam w was. Nie oddzielajcie się ode mnie, pozostańcie zjednoczeni ze mną, trwajcie u mojego boku, że jestem, który jestem, ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co istnieje. Moja miłość do mojego ludu jest nieskończona, tak jak nieskończone są moje miłosierdzie i moja sprawiedliwość. Moja miłość wylewa się na serca wierne i proste, prześladowanych ze względu na moje imię. Wołajcie do mojej matki, ona czeka, aby podjąć działania wstawiając się w imieniu swoich dzieci. Niech moje błogosławieństwo towarzyszy każdemu z was, gdziekolwiek pójdziecie. Kocham was miłością wieczną, Jezus.